Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj w Chemnitz. Chemnitz wita nas pięknym słońcem listopadowym. Jesteśmy w salonie BMW na zlecenie pana Tomasza. Właśnie, bo bohaterem dzisiejszego odcinka jest pan Tomasz, a właściwie BMW przez niego kupowane, a właściwie kupowane przez siostrę pana Tomasza. Pan Tomasz to nasz klient. Jakoś latem kupowaliśmy dla niego również egzemplarz BMW w miejscowości Windischleuba. A dziś, kilka miesięcy później, kupujemy X1 dla siostry pana Tomasza. Auto jest przygotowane do jazdy próbnej na tablicach. Za chwilkę ruszamy w trasę i sprawdzimy. Na razie wiemy tyle, że auto miało jednego właściciela. Ma przejechane 54 tysiące z haczykiem niewielkim. Rok produkcji 2017 i naprawiany był tym nizderzak. Plastikowa nakładka. To było przy przebiegu 27 tysięcy w 2018 roku w czerwcu. Czyli już jakiś czas temu. Żółta kanapa Rasilda. Jakby na potwierdzenie, 2017 rok, 54600, czyli haczyk troszeczkę większy, 150 koni, 2-litrowy diesel. Ach, no i cena. 22 990 euro. Jesteśmy po jeździe próbnej, żadnych sensacji, jak to w BMW, kierownica ciężko chodzi, jakby wspomaganie nie było, ale taki urok tego auta, a tak w ogóle to zupełnie bez zarzutu. No i BMW już odebrane, wyjechane. Samo Chemnitz przywitało nas dzisiaj mroźnym klimatem. Około 0 stopni, może nawet troszeczkę mniej. Sprzedawca wziął się i spóźnił. Byliśmy umówieni na godzinę 9. Byliśmy 5 minut przed czasem. Panie w recepcji mocno zdziwione, że w ogóle ktokolwiek przyjechał. Sprawdziły, że sprzedawca pracuje zdalnie w domu. No ale wpuściły do salonu, pozwoliły poczekać. Sprzedawca pojawił się mniej więcej gdzieś 3 minuty po 9. Trochę czasu mu zajęło wypełnienie wszystkich dokumentów. Myśleliśmy, że będzie miał to wcześniej przygotowane. No, dopiero przy nas zaczął drukować. Wyszedł temat poprawnej nazwy firmy naszego klienta. Znaczy niepoprawnej, bo mimo telefonów, mimo maili ze strony i naszego klienta i z naszej strony, żeby na rachunku znalazła się poprawna nazwa firmy, bo to jest nabycie wewnątrzwspólnotowe, VAT będzie rozliczany w Polsce. No niestety, wpisał to źle. Teraz twierdził, że nie może tego zrobić. Zajęło mu to mniej więcej 50 minut, bo mamy 9.53. Przepadł nam już prawie termin w Wydziale Komunikacji w Chemnitz. Będziemy musieli jakoś inaczej kombinować w sprawie tablic. Wkrótce się wszystko wyjaśni, czy nam się uda. A, i teraz jeszcze poleciał, bo bateryjka w pilocie słaba, poleciał wymieniać, już wraca. No dobra, jesteśmy z powrotem. Co prawda minęło trochę czasu, bo mamy godzinę 13. O 10 mieliśmy termin w Wydziale Komunikacji, ale niestety nie udało się nam wyrobić. I to był plan A, ale zawsze mamy plan B. No właśnie, tak a propos planów A, planów B, zawsze mamy plan A, mamy plan B. Planem A była wizyta w Wydziale Komunikacji w
Chemist, czyli załatwienie tutaj sprawy odbioru auta ze sprzedawcą. Myśleliśmy, że potrwa to gdzieś mniej więcej pół godziny. Czasem to trwa 2 minuty, 5 minut, 10 minut. No tym razem potrwało trochę dłużej, za długo. Nie zdążyliśmy już wyjechać do Wydziału Komunikacji. I to miał być plan A. Plan B przewidywał, że skoczymy do Drezna. Stąd jest około 75 km, no mniej więcej godzina jazdy autem. Plan B był co prawda ustalony nie na wypadek opóźnienia wynikającego z opieszałości sprzedawcy, ale na wypadek problemów. Znaczy dawno nas nie było w Chemnitz, w Wydziale Komunikacji, nie wiem jakie są zwyczaje. I gdyby okazało się, że nie możemy tutaj tablic załatwić, to ustaliliśmy sobie inny termin w Wydziale Komunikacji w Dreźnie, gdzie idzie to bardzo gładko. No, termin się przydał. Kosztowało nas to dodatkowo ze 3 godziny, no ale najważniejsze, że temat załatwiony. Za chwilę wyruszamy w kierunku Gniezna, bo tam spotkamy się z klientem. Już chyba nie o godzinie 18-17, jak planowaliśmy pierwotnie. Będzie to prawdopodobnie 19. Zaraz to wszystko obliczymy. O ile mnie pamięć nie myli, to środek auto nie był jeszcze pokazywany, a może był, nie pamiętam, jak było podczas weryfikacji. Więc wy sobie popatrzcie, a ja pomarznę przy otwartych drzwiach. Kurde, naprawdę jest zimno. Tak a propos tych cen, czy ceny za to konkretne auto, to nie wzrosło. Sprzedawca nam mówił, że będzie auto kosztowało 22 900. No i kosztowało 22 900. Chociaż tego samego dnia wieczorem, bo byliśmy tu mniej więcej godziny 14 na weryfikacji tego auta, i już wtedy mówił, że auto następnego dnia będzie, sprzedawca tak mówił, że auto następnego dnia będzie kosztowało 23 900. No i faktycznie tego samego dnia wieczorem cena w ogłoszeniu się zmieniła. I tu poruszymy tytułowy wątek filmu. Nasze BMW i cena, która skoczyła z dnia na dzień, to nie jest odosobniony przypadek w Niemczech. Zresztą, jak widać po waszych komentarzach, sami macie podobne doświadczenia. W produkcji jest obecnie film o Volvo XC60. Jak dobrze pójdzie, opublikujemy go w pierwszy dzień świąt. Dla naszego klienta, pana Tomasza, sprawdzaliśmy kilka ofert. Przy wstępnej weryfikacji jednego z aut sprzedawca poinformował nas, że auto jest już zarezerwowane dla kogoś, ale chyba nie było to prawdą, bo czekając, aż się zwolni rezerwacja, pan Tomasz nadal śledzi ogłoszenie i wyszło, że auto w pewnej chwili ma nową cenę, wyższą o 2000 euro. Prawdopodobnie salon celowo informował o rezerwacji aut, żeby po cichu wprowadzić nowe ceny. Ostatecznie ta oferta zniknęła, a klient kupił auto z Bremerhaven. Możecie zobaczyć to Volvo na załączonych obrazkach. Tu akurat cena nie skoczyła w górę, ale o negocjacjach w dół też nie było żadnej mowy. Dla innego klienta, pana Adama, sprawdzaliśmy Golfa 7 z 2015 roku. Drogo, bo to dwulitrowa benzyna, 300 koni. Jeszcze przed południem, gdy auto było przez nas rezerwowane do oględzin na zajutrz, kosztowało 22 870 euro. A już tego samego dnia wieczorem ogłoszenie zniknęło i pojawiło się nowe i z nową ceną. 23 470 euro. Ostatecznie pan Adam Golfa nie kupił, ale nie z powodu nowej, wyższej ceny. Auto było po prostu ponownie całe lakierowane, oprócz może jedynie maski. Miało być z Niemiec, a było z Austrii, no i kilka jeszcze innych rzeczy, które nie zgadzały się z tym, co pierwotnie przekazywał nam sprzedawca. Powodów dzisiejszych podwyżek cen aut należy oczywiście upatrywać w obecnym kryzysie wywołanym epidemią. Miało być taniej, tak się przynajmniej wydawało na początku 2020 roku, ale to nie jest kryzys finansowy tak jak w 2008-2009, gdzie ograniczona została podaż pieniądza. Teraz pieniądze są, nawet w nadmiarze, ale brakuje na rynku nowych aut z powodu przestoju w fabrykach podzespołu, zachwiania płynności w łańcuchu dostaw. Na nowe auta czeka się kilka miesięcy, nawet rok. Popyt przewyższa podaż, no i ceny idą w górę. Nie ma aut nowych, to nie ma też używanych, bo ktoś, kto potrzebuje auta, ale nie może kupić nowego, zaczyna szykować używki. A ktoś, kto miał nawet ochotę sprzedać dziś swoje używane auto, ale musi czekać długo na nowe, decyduje się na przedłużenie użytkowania dotychczasowego auta. No i tak koło się zamyka. Na zdjęciach oglądacie teraz Toyotę sprawdzaną przez nas dla pana Daniela. Nie została kupiona, bo dość mocno odbiegała od stanu deklarowanego. Możecie o to obejrzeć u nas na Facebooku, ale niech stanie się ilustracją do opowieści o tym, jak kryzys spowodował, że Niemcy zaczęli chronić swój rynek. Przy jednej z ofert weryfikowanych wstępnie dla pana Daniela okazało się, że salon zawiesił obecnie sprzedaż aut za granicę. Jak tłumaczył sprzedawca, jest to decyzja co prawda czasowa, ale nie wiadomo ile potrwa taki stan. Aut mają mało, więc zostawiają je dla swoich klientów z Niemiec, a najlepiej z najbliższej okolicy. I to nie jest odosobniony przypadek, bo podobne sytuacje powtarzają się w innych salonach. Inny sprzedawca opowiadał na przykład,
że nie chcą gotówki za auto. W sensie nie chcą, żeby klient płacił za samochód swoimi pieniędzmi, które posiada, bo najlepiej, gdyby przy zakupie skorzystał z ich oferty finansowania transakcji. Czyli nie dość, że zarobią na aucie, to jeszcze na sprzedaży kredytu, leasingu, dodatkowo na sprzedaży ubezpieczenia, a najlepiej, żeby klient był z okolicy, to jeszcze jest szansa na zarobek na okresowych serwisach. Zanikają też dobre obyczaje. Do niedawna rezerwacja aut w Niemczech to była niemal świętość. Przyjmowana telefonicznie, e-mailowo lub SMS-em, czyli na tak zwaną gębę, ale była tam traktowana naprawdę poważnie. Oczywiście nie na długo, maks 24-48 godzin. Ale jeśli już ktoś zarezerwował w ten sposób auto, to mógł mieć 100% pewności, że auto będzie na niego czekać. Oprócz oczywiście skrajnych przypadków, gdy miało się do czynienia z typem socjopaty, który za nic ma obietnice, normy społeczne, czy to, że masz do przejechania 700 km, aby obejrzeć samochód. Były to jednak naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowe sytuacje. W historii naszej firmy możemy to policzyć na palcach jednej ręki i to należącej do Drwala. A na pewno dotychczas nie było to do pomyślenia w takich miejscach jak salon Mercedesa, co przydarzyło się naszemu klientowi, panu Pawłowi. Auto było już przez nas zweryfikowane i mimo naszej rezerwacji zostało sprzedane komuś innemu. I to nawet dwukrotnie, ale mniejsze o szczegóły. W każdym razie klient na własnej skórze miał okazję się przekonać, jak to obecnie działa w Niemczech. Złożyliśmy oficjalnie skargę na sprzedawcę, ale nawet nie odpowiedzieli nam jednym słowem. Zresztą sami poczytajcie. Na szczęście sprzedawca słowa dotrzymał i naszego klienta cena ta stara obowiązywała. Jeszcze tak a propos tego przywitania niemiłego przez recepcjonistki. No, spowodowane jest to, jak się wyjaśniło, COVID-em. Tutaj nawet klienci nie przyjeżdżają, wszyscy pracownicy gdzieś pracują zdalnie. Nawet kawy nie można było zrobić z powodu COVID. Powiem wam, że traktują to naprawdę bardzo poważnie, bo do salonu bez maski wejść nie można. Podobnie w punktach usługowych, w sklepach. W wydziale komunikacji nie dość, że sprawdzają oczywiście maska, nie dość, że sprawdzają, czy na bramce, czy jest termin ustalony. To jeszcze trzeba się okazać zaświadczeniem o szczepieniu lub wynikiem negatywnym testu na koronawirusa. Bo inaczej nic się nie załatwi. Przejechanie mamy jeszcze około 350 km, a planowany przejazd do Gniezna jakaś 19. Spalanie na załączonym obrazku, średnia prędkość również 93 km, rośnie. No niestety ściemnie się. 15.30 czy 15.25. Przy tym zachmurzeniu to już prawie ciemno. Niestety znowu będziemy auto oddawać w nocy. Nie będzie mógł obejrzeć auta w całej jego okazałości, no ale mamy nadzieję, że nazajutrz otrzymamy informację, tak jak przy Oplu Insignii, że auto prezentuje się jeszcze ładniej niż w nocy. No to niniejszym ogłaszam, że mamy prawie Gniezno. Zostało jakieś 20 km. Nadal 25 listopada, 487 km przejechane, temperatura plus 3, średnie spalanie 4,8 i średnia prędkość prawie 90 km na godzinę. Tak to wygląda. No to na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Życząc wszystkim, żeby ceny aut, jeśli nie stanowczo, to choć delikatnie przystopowały, bo nakładając na to jeszcze dzisiejszy, zupełnie zwariowany kurs euro, chyba 4,70 jest albo powyżej, to sytuacja jawi się jako bardzo nieciekawa. No nic, zapraszamy was do kolejnych filmów, do kolejnych projekcji, kolejnych aut. Miejmy nadzieję, że ich nie zabraknie. Tymczasem.